Zapraszam. Minister zdrowia zapowiada rozszerzanie listy bezpłatnych leków dla seniorów w ramach programu 75+. Obiecuje też, że sytuacje, w których seniorzy wychodzą z apteki z receptą, bo nie stać ich na wykup leków, już się nie powtórzą. W miejskim programie dofinansowania zabiegów in vitro w Częstochowie biorą udział 32 pary. Zainteresowanie tym projektem wzrosło po tym, jak minister zdrowia wygasił rządowy program. Samorząd zapowiada, że do in vitro będzie dopłacał także w przyszłym roku. Grzegorz Kozioł. Częstochowa jako pierwsze miasto w Polsce w 2012 roku wprowadziła program dofinansowania in vitro. Dzięki pierwszej edycji na świat przyszło 12 dzieci. Obecnie 4 kobiety są w ciąży, mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie. W tej chwili, w tej drugiej edycji programu mamy podniesiony wiek kobiety, nieco zwiększoną kwotę finansowania z 3 do 5 tysięcy złotych i obejmujemy tym programem nie tylko pary małżeńskie, ale także pary pozostające w związkach partnerskich. Rzecznik dodaje, że Częstochowa przeznaczyła 160 tysięcy złotych na ten program. To niemal dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. Na pewno zainteresowanie wzmogło się po tym, jak program ministerialny został wygaszony. Również inne miasta realizują bądź zapowiadają realizację miejskich programów in vitro. To m.in. Sosnowiec, Łódź i Toruń. Z Częstochowy Grzegorz Kozieł, TOK FM. I na koniec pierwszy paraolimpijczyk, który wpadł na dopingu. Jak podaje stacja BBC, chodzi o reprezentanta Australii w kolarstwie torowym Michaela Gallaghera. O jego wykluczeniu z Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro poinformowała już australijska agencja antydopingowa, a Igrzyska w Brazylii startują za 5 dni, czyli 7 września. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, kolejne informacje w Radiu TOK FM w południe. Pogoda. Na Pomorzu, w Kujawsko-Pomorskim, Wielkopolsce, Włódzkiem i Lubuskiem możemy spodziewać się przelotnego deszczu. W pozostałych regionach wciąż sporo słońca. Na termometrach od 21 stopni w Białymstoku i Trójmieście, przez 24 w Szczecinie, Warszawie i Krakowie, do 26 stopni w Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 0 Łasiczka, program Owczarek, studio Michał Jarociński, projektant krajów pisma, Dada Studio Type Design, wykładowca Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, mentor merytoryczny projektu Warszawskie Kroje i nasz słuchacz napisał, pan Jarek, który podkreśla, że książka Ciemne typki, sekretne życie znaków typograficznych Keitha Houstona ukazała się w zeszłym roku. Że jest już po polsku. Tak, właśnie. Czas leci, ja też przemieszczam się w czasie z inną prędkością, też trochę ostatnio, więc mogło mi to umknąć. Tym bardziej, że mam wersję angielską, Sorkin. A od 13 do 17 września konferencja ATYPI 2016. Tada! Ura! 60. edycja w Warszawie, po raz drugi w Polsce. Tak, na właśnie tej konferencji też będę opowiadał o właśnie projekcie, w którym biorę udział, Warszawskie Kroje. Zdaje się, to będzie 15 września. Na stronie atypi.org znajdą Państwo informacje o tej konferencji i program. Tak, i program, i cennik biletów, który jest, że tak powiem, na nasze możliwości wyzwaniem. Ewentualnie można kupić jeden i potem sobie podobny krój dobrać i w domu na drukarce, tak. Ale no, nie wchodźmy w to. Dobrze. Tak studenci OSP robili kiedyś, nie? Ja tak kiedyś drukowałem bilety parkingowe, więc... Tak? Tak, ale to było bardzo... Przedawniło się już? Kiedy? Ale pan mnie przedstawił? A zawsze. Oczywiście to był żart, nie drukowałem żadnych biletów. Oczywiście. Warszawskie Kroje. Warszawskie Kroje, tak. To jest, trzeba podkreślić, niekomercyjny projekt, który jest finansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Jakby wynikiem tego projektu będzie 10 albo i więcej krojów, które będą udostępnione za darmo na licencji, darmowej będzie, każdy będzie mógł ich użyć do celów komercyjnych, niekomercyjnych, jak będzie mu pasowało. Bardzo ważną rzeczą podczas tego projektu był research. Chodziliśmy po całej Warszawie, szukaliśmy starych szyldów, murali, neonów, które się zachowały. Jest ich coraz mniej. Podczas remontów, elewacji albo wystaw sklepowych te po prostu rzeczy giną, są wyrzucane bardzo często. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że
te rzeczy mają jakąś wartość, chociażby sentymentalną. Ale za 50 lat. Może tak. A czy ja mogę zaproponować nazwę jednego kroju? Kolaborant. Nie. Mogę? Ale dla mnie? Czy... Tak, tak. Do tego zbioru warszawskie kroje. No. Odzyskiwacze kamienic. Błagam. To będzie w ogóle... Dobrze. Proszę nazwać jeden krój. Przekażę projektantom. Będą się bili o tą nazwę na pewno. Wracamy do neonów. Do neonów, właśnie. No i młodzi projektanci zostali zaproszeni do tego, do tej inicjatywy. Oczywiście cykl spotkań, który się odbywa co dwa tygodnie, jest troszeczkę takim cyklem nie tyle, jakby to powiedzieć, komercyjnym, tak? Że każdy dostaje wynagrodzenie, prawda? Jest to projekt niewyzyskujący studentów ani młodych projektantów. Każdy z nich dostaje wynagrodzenie, które oczywiście nie jest adekwatne jakby do stworzenia kroju, ale to też projekt jest bardziej społeczny. Natomiast w pakiecie dostają na pewno możliwość rozwoju jako konsultanci byli zapraszani też wpis do CV. Łukasz Dziedzic, Wiktoria Grabowska, był Adam Twardoch. Myślę, że sam kontakt z takimi... Konferencja. Jeżeli to nie jest konferencja Świadków Jehowy, albo to nie jest nawet taka konferencja, która przypomina Świadków Jehowy, czy podobna, bo tak, nie mają Pisma Świętego. U każdego uczestnika konferencji nie ma Pisma Świętego, nie ma Biblii, nie ma nic. Tylko jakieś świstki, papiery i e-maile i trelemorele. No to nie jest konferencja świętych. To nie jest konferencja ludzi takich, którzy są zainteresowani prawdą, sprawiedliwością, Panem Bogiem. To my dziękujemy za taką konferencję i za takich oszustów, którzy się mienią, którzy się podszywają. Po co nam to?